Witam, pokażę Wam dzisiaj oczyszczacz firmy Sharp z technologią Plasma Cluster i z inteligentną funkcją nawilżania powietrza. Dlaczego inteligentną? A dlatego, że wyczuwa, jaka jest temperatura powietrza i do niej dobiera odpowiedni poziom wilgotności, czyli nie zrobi nam tutaj parówki jakiejś strasznej, w której się namnożą grzyby, wirusy i bakterie. Dlatego nie chcemy. Ten oczyszczacz ma też funkcję jonizowania powietrza, taką jak mamy w naturze, także jony dodatnie, jony ujemne, ich proporcja jest zachowana i przez to mamy taką rzeźkość i taką przyjemność przebywania w pomieszczeniu. A umówmy się, no sytuacja wygląda tak, że powietrze, które nas otacza, jest coraz bardziej zanieczyszczone. W domu jest wiele urządzeń elektronicznych, które też jakby tą jonizację mają niezbyt przyjazną. Rodzi się coraz więcej alergików, no i po co tu hodować jakieś grzyby, pleśnie, jeżeli możemy to wszystko wyeliminować. Możemy wyeliminować wirusy, grypy i różne takie pyłki, które tych naszych alergików w nieprzyjemny stan wprowadzają. No i to urządzenie takie opcje ma, a teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Jeśli mówimy o oczyszczaniu powietrza, najważniejszą rzeczą są filtry, a tu w tym urządzeniu Sharpa są one naprawdę bardzo, bardzo porządne. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Z tyłu, gdzie powietrze jest zasysane do urządzenia, mamy taką siateczkę i ona tutaj ma taką siatkę, która powoduje, że nie przedostają się takie większe pyłki, nie dostaną się do urządzenia. Tu mam filtr dezodorujący, który wyobraźcie sobie, że można myć normalnie strumieniem prysznica. Oczywiście trzeba go bardzo, bardzo dokładnie potem wysuszyć, żeby zanim włożymy go następnym razem, ale sami go możemy wyczyścić. A tu mamy filtr HEPA, potężny grubas filtra HEPA, znacie go pewnie z odkurzaczy, każdy tutaj alergik jest wyposażony w taki filtr, a wyobraźcie sobie, że ten ma trwałość 10 lat, czyli naprawdę solidne urządzenia, często właśnie w oczyszczaczach filtry to jest najdroższa rzecz, potrafi taki filtr być, producent jakby sugeruje wymienianie go co rok i kosztuje na przykład 300 zł. Tu mamy 10-letni filtr, który spełni przez to 10 lat swoje zadanie, a tu widać krateczkę, w środku filtr nawilżający, które za chwileczkę Wam pokażę i tu wydostaje się już odpowiednio nawilżone powietrze lub po prostu oczyszczone, w zależności z której funkcji urządzenia skorzystacie. Zbiornik na wodę jest bardzo wygodnie wyjmowany. Jak go w ogóle podniesiemy, to ma taką zgrabną rączkę, łatwo będzie go napełnić wodą. Ma pojemność 3,6 litra, więc zupełnie sporo, nie trzeba będzie często wymieniać tej wody. Tu wlewamy, precyzyjnie zakręcamy i umieszczamy z powrotem. Zobaczcie, jak to się łatwo robi. Usłyszymy klik. I mamy włożony filtr, ale jeszcze go wyjmę na chwileczkę, dlatego że chcę Wam pokazać filtr nawilżający. Tu mamy całe takie urządzenie, to jest filtr nawilżający. Tu będzie wpływała na dole woda i on tą wodę będzie pobierał, będzie się przekręcał w ten sposób i jakby nawilżał, pozwalał, że powietrze będzie się przez niego dostawało i wydostawało się już odpowiednio nawilżone. Tą część jak najbardziej powinniśmy myć, pewnie w soku czy w kwasku cytrynowym, odkamieniać. Tak samo tą część powinniśmy myć szczoteczką, to wszystkie elementy wyczyścić. Nie rozkręcać już bardziej, ale tu, gdzie możemy dojść, jak najbardziej zachować to w czystości, no bo to powietrze, które wydostanie się, no już mechanicznych takich różnych zanieczyszczeń nie powinno mieć i my powinniśmy zadbać o tą czystość. A teraz pokażę Wam cały panel zarządzający. Popatrzcie na wyświetlacz, zobaczycie wskazania czujników.
To 39 to jest poziom wilgotności powietrza, czyli tak nie za dobrze, nie za dobrze. Dobrze by było, żeby było większa wilgotność. Te fale to jest poziom zapachu. Jak się taki brzydki jakiś zapach pojawia, to one się robią czerwone. Te krateczki to jest poziom kurzu. I zobaczcie, jeżeli ten kurz będzie go więcej w pomieszczeniu. O, widzicie, co się dzieje? Ja tutaj mam takie różne zanieczyszczenia pod ręką i przy tu, gdzie powietrze wchodzi, to je właśnie poruszyłam i trochę kurzu tutaj rozpyliłam przy samym tym, więc taki intensywny wskaźnik robi się na czerwono. No i mamy też informacje o nawilżeniu i lampka zielona jest, kiedy jest włączone nawilżenie. Jeżeli się nic nie pali, to znaczy, że wyłączona, a jeżeli czerwone, to znaczy, że trzeba dolać wodę. I na przykład, zobaczcie, jeżeli jest taki czerwony kurz, i zaraz Wam pokażę tryby pracy, jeżeli włączylibyśmy tryb automatyczny, to wtedy urządzenie, wyczuwając ten poziom większy kurzu, natychmiast by zaczęło działać intensywnie, tak jak teraz, użycie większy szum i coraz bardziej ten kurz, poziom kurzu znika, ponieważ oczyszczacz przepuszcza to zanieczyszczone powietrze przez siebie i już tutaj wychodzi czyste powietrze. Tak wygląda panel sterujący i słuchajcie, wszystko tutaj może wyglądać bardzo, bardzo automatycznie. Wybieramy któryś z trybów czyszczenia, najprostsze czyszczenie powietrza. Tu z boku mamy przycisk, który włącza lub wyłącza jonizację, więc wtedy to czyszczenie jest z albo bez jonizacji. Mamy czyszczenie, taką opcję czyszczenia, która umożliwia też mocne nawilżenie. A tu mamy czyszczenie z takim strumieniem jonów, które powoduje, że ta jonizacja jest bardzo, bardzo silna. O, jak widać, szum. No dobrze, wezmę taki prostszy tryb. No i przejdę do tego panelu. Tu możemy ustalić szybkość, jakby głośność też pracy. Tu mam, silnik się obraca wolno, jest cichutki. Posłuchajcie tego trybu. Spokojnie można przy nim spać. Nie będzie przeszkadzał, urządzenie może chodzić w nocy i nie będzie nas budziło, a powietrze będzie czyściutkie. Tu mamy tryb automatyczny i tu w zależności od tego, co te czujniki wyczują, jak widać potrzebują chyba większej pracy, większe zanieczyszczenie, to w tym trybie pracują. Następne to są pyłki, pewnie jak silniejsze pylenie. To jest najgłośniejszy tryb pracy. O! Taki średni i cichy. Tu jest też wyłączenie urządzenia. Ale jeszcze tutaj mamy troszkę bajerów polegających na tym, że tu mamy takie diodki, które nam świecą na fioletowo. Jeżeli w nocy by nam to przeszkadzało, możemy zmniejszyć to światło albo je całkowicie wyłączyć. Także wtedy ten panel przedni pokazujący nawilżenie i te wszystkie wskaźniki też nie będzie nam świecił, nic nam nie będzie przeszkadzało. No i mamy jeszcze przycisk rodzicielski. Jak sobie tutaj poustawiamy różne ustawienia i będzie nam zależało na tym, aby nasze malutkie i bardzo sprytne dziecko nie rozgryzło tych naszych ustawień, nie zmieniło tutaj tego zarządzania, to wystarczy, że przy 3 sekundy naciśniemy ten przycisk, o proszę bardzo, i on jest utrwalony, o, jest zapamiętany, a jeżeli chcemy coś zmienić i chcemy jakby zwolnić tą blokadę, następne 3 sekundy przeciskamy. No i mamy tutaj przycisk reset, powyżej niego jest diodka. Jeżeli ona się zapali, to znaczy, że musimy zmienić lub oczyścić filtr. Jeżeli to zrobimy, jeszcze raz naciskamy i wtedy urządzenie działa zgodnie ze standardami producenta. Podsumowując, jeżeli w domu pojawi się małe dziecko, jeżeli mamy w domu alergika, jeżeli sami mamy problem z suchością oczu, ale także z oddychaniem, z jakością tego powietrza, mieszkamy w dużym mieście, widzimy wskaźniki smogu, który otacza nas dookoła, możemy zrobić coś takiego, co pozwoli nam w domu mieć
rześkie, czyste i komfortowe powietrze i po prostu czuć się zdrowiej, zamiast stosować leków i różnych innych specyfików. To urządzenie pozwala na eliminację także wirusów i bakterii, to jest bardzo ważne, i pleśni. To, że jest urządzenie moduł Plasma Cluster, który pozwala na wyrównanie tej jonizacji w otoczeniu, no rozbije te wszystkie małe, drobne ustroje i dzięki temu po prostu będziemy zdrowsi. Z praktycznego stosowania go przez kilka miesięcy, no w domu jest przyjemnie, tak, to powietrze jest bardzo, bardzo czyste, czuje się to z dnia na dzień coraz bardziej. Skorzystanie, jeśli chodzi o te elektroniczne wszystkie czujniki, czy wilgotności, czy nawilżenia, czy brzydkiego zapachu, czy kurzu, no to jest samoobsługowe urządzenie, tak, ono mi powie, kiedy mam dolać wodę, kiedy mogę zmienić filtr, ale też pokaże mi, jak z tym nawilżeniem, z tą wilgotnością w pomieszczeniu jest. Obsługa bardzo prosta, opcja tego, że jest ciche w nocy, jest bardzo wygodna. Urządzenie jest sporych rozmiarów, no ale jakby te filtry, jakby ilość powietrza, jakie filtruje, wymaga tego. Tu ma z boku dwie rączki, możemy je przenosić. Z wodą nie jest najlżejsze, ale ma kółeczka. I dzięki tym kółeczkom możemy je sobie po prostu przejechać sobie do innego miejsca w mieszkaniu, gdzie chcemy, aby stało. Myślę, że bardzo wdzięczna obsługa mi daje komfort, że zarówno ja, jak i dzieci są w pomieszczeniu z czystym powietrzem i po prostu jesteśmy zdrowi. Dziękuję bardzo.